Teraz poproszę do poprowadzenia sesji pana profesora Andrzeja Twardowskiego. Dzisiejsza sesja plenarna poświęcona będzie materii skondensowanej i pierwszy wykład będzie dotyczył nanorurek przez panią profesor Cipel z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo prosimy. Do niedawna znano dwie postacie krystalograficzne węgla, mianowicie diament i grafit. Jednak jak to zwykle bywa, wraz z rozwojem urządzeń pomiarowych zaczęto coraz głębiej wnikać w strukturę węgla i zauważono rzeczy niezwykłe. Najpierw w 1985 roku odkryto nową formę węgla, mianowicie fulleren, który ma kształt właśnie takiej piłki futbolowej. Natomiast w 1991 roku Ijima, oglądając pod mikroskopem elektronowym próbki sadzy, zauważył w nim takie długie, cienkie niteczki. Te 1000 razy, albo nawet 10 000 razy węższe od ludzkiego włosa i bardzo długie cząsteczki nazwano nanorurkami. W dzisiejszym wykładzie chciałam pokazać Państwu, jak niezwykłe własności mają nanorurki, co stawia je w centrum zainteresowań współczesnej elektroniki. Nanorurkę możemy sobie wyobrazić jako zwiniętą w rulon płaszczyznę grafitu. Można zwijać ją pod różnymi kątami i wtedy, jeżeli zwijamy tylko jedną taką płaszczyznę, to nazywamy ją nanorurką jednościenną i w zależności od sposobu zwinięcia dzielimy je na nanorurki fotelikowate, ponieważ tutaj na obwodzie jest coś w rodzaju fotela, nanorurki zygzakowate, ponieważ tu na obwodzie mamy coś w rodzaju zygzaka, wszystkie pozostałe nanorurki nazywamy chiralnymi. Nanorurki mają średnicę rzędu 1 nanometra. 1 nanometr to jest 1 milionowa część milimetra. Natomiast długość nanorurek jest wielokrotnie większa niż ich średnica, stąd często nazywamy te materiały, że to są materiały quasi jednowymiarowe. Dlaczego powstają nanorurki? Otóż powiedziałam, że one właściwie są zwiniętymi w rulon płaszczyznami grafitu. Jest bardzo wiele metod otrzymywania nanorurek, ale wszystkie one sprowadzają się do powolnej kondensacji par bardzo gorących atomów węgla. I teraz w czasie tej kondensacji, jak zaczynają się tworzyć struktury, to okazuje się, że energia wiązań niewysyconych w takiej malutkiej płaszczyźnie grafitowej jest tak duża, że taki układ jest po prostu wysokoenergetyczną strukturą. I wtedy, żeby uniknąć tych związań niewysyconych na brzegach, układ zwija się w taką nanorureczkę. Jeżeli włożymy nanorurki jedna w drugą, albo na przykład jeżeli będzie zwijać się kilkadziesiąt takich płaszczyzn, to wówczas otrzymujemy nanorurkę wielościenną. Skąd te niezwykłe własności? Te niezwykłe własności wynikają w znacznej mierze z niezwykłej struktury elektronowej nanorurek. Grafit składa się z wielu płaszczyzn, bardzo luźno, bardzo słabo związanych ze sobą siłami van der Waalsa. I tak na przykład, jeżeli piszemy grafitowym ołówkiem, to powoli ścieramy poszczególne warstwy tego grafitu, pozostawiając ślad na kartce. Jednak wewnątrz pojedynczej warstwy grafitu atomy węgla są bardzo silnie związane i tworzą układ o symetrii heksagonalnej. Oznacza to, że kierunki umownie tu oznaczone przez X i Y są nierównoważne i na przykład, jeżeli zwiniemy taką płaszczyznę grafitu wzdłuż osi Y, to są oczywiście umowne kierunki, to wówczas pasmo zapełnione i pasmo przewodnictwa się stykają w miejscu zwanym powierzchnią Fermiego i wtedy taka rurka ma własności metaliczne. Natomiast jeżeli zwiniemy rurkę wzdłuż osi X, to wówczas okazuje się, że struktura pasmowa jest zupełnie inna, mianowicie mamy przerwę energetyczną pomiędzy pasmem walencyjnym a pasmem przewodzenia i taka rurka ma własności
półprzewodzące. No jak zmierzyć własności takiej nanorurki? Otóż, żeby zmierzyć je, trzeba przyłączyć do nanorurki elektrody. Robi się to w ten sposób, że buduje się metodą litografii elektrody i na to na przykład można położyć nanorurkę. Widzicie Państwo, jaka cieniutka jest nanorurka w stosunku do elektrod wytworzonych przez człowieka. Można też od razu hodować nanorurki między elektrodami. I jeżeli hodujemy to na podłożu metalicznym oddzielonym od nanorurki izolatorem, to wówczas oprócz tego źródła i drenu, tu jest ta nanorurka, otrzymujemy trzecią elektrodę, tak zwaną bramkę, którą zmieniając napięcie na niej można regulować gęstość elektronów w nanorurce i w ten sposób można mierzyć przewodnictwo. Pokażę na przykład, jakie są wyniki pomiaru przewodnictwa dla nanorurki półprzewodzącej. Otóż jeżeli przyłożymy ujemne napięcie do bramki, wówczas otrzymujemy duże przewodnictwo. Natomiast jeżeli przyłożymy dodatnie napięcie, przewodnictwo to maleje do zera. Taka charakterystyczna wykres przewodności funkcji napięcia na bramce jest charakterystyczny dla tranzystorów polowych, z wyjątkiem tego, że krzem zastąpiliśmy tutaj nanorurką. Tak więc widzicie Państwo, że nanorurki mogą wykazywać własności półprzewodnikowe. Inny pomiar na nanorurce metalicznej daje niezależność od napięcia na bramce i przewodnictwo metaliczne. Pokażę teraz Państwu szereg bardzo ciekawych, wydaje mi się, własności nanorurek i wynikających z tych własności zastosowań. Tak jak już powiedziałam, w zależności od średnicy i stopnia skręcenia nanorurki mogą się zachowywać jak metal bądź jak półprzewodnik. Co więcej, przyłożenie pola magnetycznego równoległego do osi, samo zwykłe przyłożenie pola magnetycznego, stałego, równoległego do osi, zmienia charakter przewodnictwa z metalicznego na półprzewodnikowy i na odwrót. Jest to naprawdę niezwykła cecha, bo zwykle jest bardzo trudno zmienić metal w półprzewodnik bądź na odwrót. Ja o tym będę mówiła za chwilę bardziej dokładnie. Tutaj tylko sygnalizuję dla porządku taką ciekawą własność, ale za chwilę wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Dalej, proszę Państwa, nanorurki mogą transportować prądy o bardzo dużej gęstości. To jest gęstość prądu, która zwykle jest wiedziona tylko przez nadprzewodniki. Przyczyną tego jest to, że nanorurki są bardzo czystymi materiałami, przewodzą w tak zwanym obszarze balistycznym. Potrafią fizycy już robić te nanorurki takie, że mają średnią drogę swobodną dłuższą niż 10 mikrometrów, a więc właśnie jest bardzo niski opór wewnętrzny takiej nanorurki, czyli ona się po prostu bardzo słabo rozgrzewa w czasie przepływu prądu. Gdyby chcieć taki prąd o takiej gęstości transportować przez zwykły przewodnik, na przykład miedziany, to on po prostu by się stopił. Te własności nanorurek powodują, że możemy mieć nadzieję w przyszłości na niekrzemową elektronikę. Już w tej chwili jest opracowany projekt komputera, z którym wszystkie elementy, złącza, urządzenia logiczne, pamięci, diody, prostowniki są wykonane z nanorurek. To jest na razie projekt. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo wiele własności, o których tutaj mówię, są testowane w laboratorium i bardzo mało jest na razie zastosowań nanorurek na skalę przemysłową. Co więcej, proszę Państwa, przy pomocy tranzystorów można produkować tranzystory o najwyższej możliwej czułości, gdzie jeden elektron wystarcza do przełączenia tranzystora w stan przewodzenia. Co więcej, ten tranzystor nie pracuje w bardzo niskich temperaturach, tylko w temperaturach pokojowych, co oczywiście ułatwia jego zastosowanie. Następną ważną cechą nanorurek jest ich bardzo wysokie przewodnictwo termiczne. To ułatwi usuwanie ciepła z elementów elektronicznych, a jak wiemy, przegrzewanie naszych komputerów jest w tej chwili bardzo dużym problemem. Nanorurki mają puste wnętrze, więc można tam ładować różne materiały. Można ładować na przykład gazy, jony, można pakować tam lekarstwa i
następnie używać w różnych pożytecznych celach. Można więc robić tanie i wydajne ogniwa paliwowe bądź akumulatory o bardzo długim czasie działania. Następną istotną cechą jest ich bardzo mała średnica. Jest to, jak Państwo wiecie, korzystne bardzo dla emisji polowej i to jest jeden z niewielu przykładów już zastosowań na skalę przemysłową. Mianowicie Samsung w Japonii produkuje kolorowe płaskie wyświetlacze graficzne z udziałem nanorurek. Umieszczenie nanorurki na końcu ostrza pomiarowego mikroskopu sił atomowych zwiększa jego rozdzielczość około 10 razy, ponieważ ma tak bardzo małą średnicę, więc można bardzo dokładnie oglądać pod takim mikroskopem dany materiał. W związku z czym można badać nim różne mikroobiekty, między innymi spirale DNA. Przewodnictwo nanorurek jest bardzo czułe na różne gazy, w związku z czym będziemy mogli budować super czułe chemiczne sensory. Wreszcie, tak jak powiedziałam, atomy węgla są bardzo silnie związane w płaszczyźnie grafitowej. W związku z czym są to materiały, które mają bardzo dużą trwałość. Te siły wiązania między atomami węgla to są te same siły, które są przyczyną twardości diamentu. Niektórzy twierdzą, że nawet one są trwalsze niż diament. Wreszcie, nanorurki mają bardzo duży moduł Younga, czyli współczynnik sprężystości, co powoduje, że deformacje przy bardzo dużych siłach są elastyczne. Jeżeli byśmy wzięli jakiś drut miedziany i odpowiednio dużą siłą na niego zadziałali, to on się wygnie i na przykład pozostanie wygięty. Natomiast nanorurka po ustaniu siły, działania siły wyginającej wraca do swojego pierwotnego kształtu przy użyciu siły 5 razy wyższej niż gdybyśmy mieli drut żelazny. To bardzo ważna własność, jak Państwo za chwilę zobaczycie. Tak więc, proszę Państwa, można powiedzieć, że nanorurki są bardzo wytrzymałe na rozciąganie i zginanie. I w takim razie możemy mieć nadzieję na nowe materiały kompozytowe o bardzo dużej trwałości i elastyczności. Już w tej chwili wyprodukowano najtrwalsze znane włókno, do którego przerwania trzeba siły dwa razy większej niż do przerwania materiału, z którego obecnie produkuje się kamizelki kuloodporne. Wyprodukowano również nanopęsety, których używa się do manipulowania małymi obiektami. To są takie dwie skrzyżowane nanorurki. Jeżeli przyłożymy napięcie do tych nanorurek, to one się po prostu zamykają. Jak odłączymy napięcie, to one z powrotem się rozwierają, a więc działają jak, można powiedzieć, nożyczki czy pęsety. Naukowcy chińscy wyprodukowali pierwsze żarówki, którym druciki wolframowe zastąpiono nanorurkami. Mają one podobno szereg zalet w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi. Wreszcie, proszę Państwa, jeśli puścimy wodze fantazji, to możemy mieć nadzieję w przyszłości na takie zastosowania, jak użycie nanorurek do materiałów, z których będziemy budować budynki w obszarach sejsmicznie aktywnych, które pod wpływem trzęsienia ziemi może nie będą się rozpadały, a tylko wyginały. Mówi się to, wszyscy Państwo wiedzą, o windach kosmicznych. Jest projekt zbudowania takiej liny długiej, która połączy Ziemię z satelitą geostacjonarnym długości 35 tysięcy kilometrów, którą podobno taniej będzie można transportować materiały na tego satelitę. Wreszcie można będzie produkować nanoroboty, które będą mogły wykonywać pewne zadania zamiast ludzi w obszarach, które są niedostępne dla człowieka albo które są niebezpieczne dla człowieka w miejscach, gdzie jest bardzo duże promieniowanie. No i ten ostatnie przyszłe zastosowanie to może samochody odporne na zderzenia. Jak uderzymy gdzieś w drzewo, spokojnie wyjdziemy sobie z boku i poczekamy, aż nasz zwinięty w harmonijkę samochód wróci do swego pierwotnego kształtu. To oczywiście, proszę Państwa, na razie wywołuje śmiech. Ale chciałam tylko powiedzieć tak, kto paręnaście lat temu przewidywał, że będzie możliwe wykonanie operacji woreczka żółciowego pacjentce, która leży na stole operacyjnym w Strasburgu przez chirurga, który siedzi przy pulpicie w Nowym Jorku.
Taka operacja odbyła się 3 lata temu, jak wszyscy wiemy, z sukcesem. Co ciekawe, czas przekazu sygnału z Nowego Jorku do Strasburga był krótszy niż 0,2 sekundy. Dlatego, żeby zsynchronizować życzenia czy polecenia chirurga z tym, co się działo w brzuchu pacjentki. Także, proszę Państwa, to tyle takich zastosowań, ogólnie własności i zastosowań. Jeszcze chciałam powiedzieć o cenie. Cena, proszę Państwa, cena grama nanorurek obecnie jest $150. 2 lata temu miałam tutaj jeszcze jedno zero. Tak cena w ciągu dwóch lat spadła. Także mamy nadzieję na to, że będzie to cena jak najbardziej przystępna. W Polsce istnieje kilka grup badawczych zajmujących się nanorurkami. Jedna z nich pracuje, do której ja należę, pracuje w Uniwersytecie w Katowicach, w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i chciałam Państwu teraz powiedzieć trochę o naszych badaniach. Otóż między innymi badamy orbitalny moment magnetyczny w takich nanorurkach, zarówno czystych, jak i domieszkowanych. Jeżeli mamy nanorurkę i przyłożymy do niej pole równoległe do osi nanorurki, to pole magnetyczne wywołuje prąd płynący na powierzchni tej nanorurki. No i teraz wiadomo, że jeżeli prąd pomnożymy przez pole powierzchni tej nanorurki, otrzymujemy tak zwany orbitalny moment magnetyczny. A więc orbitalny moment magnetyczny to jest pole powierzchni nanorurki razy całkowity prąd, który płynie indukowany przez to pole magnetyczne równoległe. Więc cała rzecz sprowadza się do wyliczenia tego prądu. Ten prąd liczymy, sumując po wszystkich możliwych stanach K. Stany K, to można powiedzieć, że to są stany pędowe, dozwolone stany pędowe w takiej nanorurce. Takie stany, które są zgodne z warunkami brzegowymi, które przyłożymy. A więc sumujemy po wszystkich stanach K i liczymy prądy wiedzione przez poszczególne stany numerowane pędem albo wektorem falowym K, fi, to jest po prostu pole magnetyczne razy pole powierzchni tej nanorurki, to jest tak zwany strumień magnetyczny. Czyli taki prąd, taki strumień magnetyczny indukuje pewne prądy, sumujemy te prądy z funkcją Fermiego Diraca, ponieważ chcemy badać między innymi zależność od temperatury i dostajemy prąd. Aby wyliczyć ten prąd, musimy znać zależność energii od pędu, inaczej taką relację dyspersyjną i policzyć jej pochodną. W związku z czym przypatrzmy się, jak wygląda relacja dyspersyjna. To jest, proszę Państwa, jedna z właśnie takich bardzo niezwykłych rzeczy w graficie i w nanorurkach, ta relacja dyspersyjna. Ona jest, sami Państwo przyznacie, niezwykła, bo składa się z dwóch takich koron, czy baldachimów, nie wiem jak to nazwać. Widać, że tutaj jest plus minus, a więc mamy dwie takie korony. Energia jest na tej osi funkcji pędu w kierunku X. Przez kierunek X rozumiem kierunek obwodu nanorurki. Przez kierunek Y rozumiem kierunek wzdłuż osi nanorurki. I teraz tak, jeżeli nanorurka jest niedomieszkowana, to poziom Fermiego, czyli najwyższy obsadzony stan, znajduje się na energii tu umownie oznaczonej przez zero. A więc ta dolna korona jest całkowicie zajęta, ta górna korona dla niedomieszkowanej nanorurki jest całkowicie pusta. I popatrzcie Państwo, powierzchnia Fermiego w tym wypadku nie jest powierzchnią, tylko się składa z 6 takich punktów. I to rodzi olbrzymie konsekwencje. Czyli powierzchnia Fermiego nasza składa się z 6 punktów dla niedomieszkowanej nanorurki. Teraz, co będzie, jak przyłożymy pole magnetyczne albo strumień? Otóż, jeżeli przyłożymy pole magnetyczne, to wówczas warunki brzegowe, które mamy przyłożone wzdłuż LT, to jest obwód nanorurki, i LL, to ten warunek brzegowy wzdłuż obwodu nanorurki ulegnie zmianie. Fi przez fi zero to jest strumień w jednostkach fi zero. Fi zero jest jednostką strumienia, a więc widzicie Państwo, że wektory TK ulegną przesunięciu, jeżeli przyłożymy strumień magnetyczny. I to łącznie z tymi 6 punktami, że powierzchnia Fermiego nie jest powierzchnią, tylko punktami, powoduje, że można stosunkowo łatwo przekształcić rurkę metaliczną w półprzewodnikową.
Co mamy na tym rysunku? Tutaj wyrysowałam dwa z tych sześciu punktów. Tu jest 4, 5, 6. Dwa z tych punktów. I teraz tymi liniami oznaczone są dozwolone stany wyliczone z warunków brzegowych. Te stany składają się z wielu dyskretnych punktów, bo jak coś jest bardzo małe, to mamy nie ciągłe stany, tylko stany w postaci dozwolonych punktów. Ale ze względu na małą dokładność tego rysunku te punkty zlały się nam tutaj w linię. Jeżeli, proszę Państwa, te dozwolone stany przechodzą przez powierzchnię Fermiego, to mamy metal. Jeżeli te dozwolone stany nie przechodzą przez powierzchnię Fermiego, to mamy półprzewodnik. Ale jak przyłożymy pole magnetyczne czy strumień, to wiadomo, że one się przesuwają. I popatrzcie Państwo, że jak przykładamy strumień, to nagle nanorurka półprzewodnikowa robi się metaliczną, ponieważ w wyniku przesunięcia dozwolonych stanów, ta dozwolona linia stanów wchodzi na powierzchnię Fermiego. Dobrze. No i teraz trzeba wyliczyć ten moment orbitalny. My tutaj skorzystaliśmy z naszej wiedzy, którą zdobyliśmy przez ostatnich wiele lat, kiedy badaliśmy prądy trwałe w mezoskopowych cylindrach. I zobaczyliśmy, że wielkość tego prądu całkowitego, który jest sumą po wszystkich możliwych wektorach falowych K, zależy od kształtu powierzchni Fermiego, dlatego że te prądy z każdego kanału dodają się w jakiś tam sposób. Jeżeli dodają się w sposób niekoherentny, to ten prąd wypadkowy będzie mały. Jeżeli dodają się w sposób koherentny, czyli spójny inaczej, to po prostu ten prąd może się znacznie wzmocnić. Czyli dla kołowej powierzchni Fermiego korelacje między prądami z poszczególnych kanałów są bardzo małe. Natomiast ze wzrostem krzywizny powierzchni Fermiego one stają się coraz silniejsze, prądy wzrastają i dla powierzchni Fermiego płaskiej, takiej, że jest ona równoległa do linii stanów dozwolonych, wtedy te są bardzo silne korelacje i prąd jest potężnie wzmocniony. W związku z czym zobaczmy, jaka jest sytuacja dla dwóch przykładowych rurek. Otóż popatrzcie Państwo, mamy tutaj znowu te punkty dla niedomieszkowanej nanorurki. Teraz, jeżeli będziemy w żargonie to się nazywa domieszkować dziurami, innymi słowy odbierać elektrony z układu. Jeżeli odbieramy elektrony, to zostają po nich dziury i mówi się, że to jest układ domieszkowany dziurami. A więc jak będziemy odbierać elektrony z układu, to te ostatnie zajęte poziomy będą się oczywiście przesuwać do środka strefy Brilouena i będą się poruszać po takich powierzchniach stałej energii, czyli z coraz to większym odbieraniem liczby elektronów, czyli domieszkowaniem dziurami, nasza powierzchnia Fermiego zmienia się z tych sześciu punktów na układ takich linii i w pewnym momencie dojdziemy do takiego domieszkowania, że powierzchnia Fermiego stanie się takim heksagonem. I zwróćcie Państwo uwagę, że dla zygzaka linia stanów jest równoległa do tej części powierzchni Fermiego, co oznacza, że wszystkie te kanały przechodzą przez rezonans koherentnie, tak jak pokazałam to na poprzedniej transparencji, dlatego że ta linia stanów jest równoległa do płaskiej powierzchni Fermiego. Natomiast dla nanorurki typu fotel nigdy dla żadnego dopowania nie jesteśmy w stanie ustawić tych linii stanów równolegle do powierzchni Fermiego i dlatego tutaj nie spodziewamy się wzmocnienia, a tu spodziewamy się wzmocnienia. I tak rzeczywiście pokazują nasze obliczenia. Jeżeli mamy powierzchnię Fermiego na zerze, tak jak umówiliśmy się, to oznacza niedopowaną nanorurkę, to prąd jest na przykład taki. Jeżeli teraz będziemy domieszkować, odbierać dużą ilość elektronów, to wówczas widzicie Państwo, że ten prąd bardzo wzrósł. Natomiast dla nanorurki typu fotel wręcz ten prąd zmalał. To jest wynik, no, nie potrafimy powiedzieć, że dlaczego tak, mogło być tak, ale nie oczekiwaliśmy wzmocnienia. To wynika z komputerowych obliczeń tej sumy po wszystkich dozwolonych wektorach K, uwzględniając dokładnie wszystkie obsadzone stany dla danego domieszkowania.